Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Instytut Żywności i Żywienia od wielu już lat apeluje do Polaków, aby ograniczyli spożycie soli. Proszę powiedzieć dlaczego? Czy sól, czy nadmiar soli jest szkodliwy dla zdrowia? Nadmiar soli w naszej diecie jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Podkreślam to bardzo, ponieważ konsekwencje, które wynikają z nadmiernego spożycia soli, są olbrzymie. Przede wszystkim bardzo negatywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy. Są główną przyczyną rozwoju nadciśnienia tętniczego, które prowadzi do udarów, zawałów, jest ryzykiem chorób degeneracyjnych układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. Niezależnie od tego są przyczyną wielu innych chorób. Mogą być istotnym ryzykiem rozwoju raka żołądka. Oceniono nawet na podstawie wielu badań, że najprawdopodobniej 30% raków żołądka jest ściśle związane z nadmiernym spożyciem soli. Nadmierne spożycie soli sprzyja rozwojowi osteoporozy, ale informacją szczególnie ważną i nową, do tej pory często nieuświadamianą przez ludzi, jest fakt, że nadmierne spożycie soli sprzyja otyłości. Sód, który jest tym nieszczęściem, bo sól zawiera sód, który jest tym największym czynnikiem patogennym i on powoduje zaburzenia metabolizmu tkanki tłuszczowej, sprzyja rozrostowi komórek tłuszczowych, wywołuje przewlekły stan zapalny w organizmie i wiele innych zmian molekularnych, które stwarzają istotne ryzyko rozwoju otyłości. Co to znaczy? Jeżeli na przykład dzieci spożywają sól w nadmiarze, to mają o około 30% większe ryzyko rozwoju otyłości. W świetle tego, co mówię, lepiej rozumiemy, dlaczego tak trudna jest walka z otyłością, zwłaszcza u dzieci. Że nie tylko te podstawowe elementy, jak spożycie kalorii, spożycie słodyczy, cukru, tłuszczów, ale również spożycie sodu jest tym czynnikiem, który decyduje o tym, że u niektórych dzieci ta otyłość się rozwija. Czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli ludzie odżywiają się i uważają, że odżywiają się w miarę prawidłowo i mają aktywność fizyczną na wystarczającym poziomie, mogą mieć otyłość, dlatego że spożywają nadmierną ilość soli. Jest poza tym wiele innych konsekwencji nadmiernego spożycia soli. Bezpośrednio sód, który jest spożywany w nadmiarze, może prowokować wystąpienie u osób w starszym wieku niewydolności krążenia. Czyli niewydolność krążenia może się rozwinąć u osób, które nie miały wcześniej większych kłopotów, jeśli chodzi o choroby serca, czyli takich chorób jak choroba wieńcowa czy przebyty zawał. Niewydolność krążenia jest teraz olbrzymim problemem. Starzeje się populacja, więcej jest osób w starszym wieku, to znaczy określamy to umowie powyżej 65 roku życia, czyli wzrasta też dużo osób, które mają niewydolność krążenia. To wymaga leczenia i poza tym zdecydowanie obniża jakość życia tych chorych z niewydolnością krążenia, bo to jest dużo uciążliwości, jest to duszność wysiłkowa, czasami już i spoczynkowa. W takim razie, panie profesorze, powiedzmy, co to znaczy nadmierne spożycie soli? Ile możemy bezpiecznie spożyć, a ile to jest za dużo? W wyniku wielu badań, ale również i wielu dyskusji, wielu konsultacji na różnym poziomie, tych konsultacji krajowych, światowych, możemy powiedzieć już teraz, że spożywanie powyżej 5 gramów soli dziennie powoduje wzrost ryzyka tych chorób, które wymieniłem. Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła poziom bezpieczny spożycia, dodam w miarę bezpieczny, rozwinę ten wątek, 5 gramów soli dziennie. Czyli jeżeli ktoś spożywa powyżej tej wartości, to możemy powiedzieć, że z pewnością
ma już ryzyko rozwoju różnych chorób, które wcześniej wymieniłem. Ale chciałbym nadmienić, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia żywieniowego, takiej wiedzy o żywieniu. Przecież ludzie w rodowym takim rozwoju, człowiek no, kilkaset, no, tysiąc lat temu, dwa tysiące lat temu, w ogóle nie spożywał, przecież prawie, że nie spożywał soli. Spożycie soli teraz jest 50 razy większe niż kiedyś w dalekiej przeszłości. Czyli sam ten fakt budzi refleksję i zastanowienie, czy tak olbrzymia ilość jednego pojedynczego minerału może pozostawać bez konsekwencji dla zdrowia. Czyli chcę powiedzieć jedną rzecz, że to 5 gramów to jest oczywiście taka bardzo umowna i ustalona granica. Ale jeżeli ktoś spożywa mniej, to jest lepiej, bo można powiedzieć trochę inaczej też, że im mniej spożywamy soli, tym lepiej dla naszego zdrowia. Każde spożycie o 1 gram soli przekłada się na wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego od 1 do 2 mm subartęci. Problem polega na tym, że wiemy już, że każdy wzrost ciśnienia skurczowego u ludzi powyżej 115 już nawet stwarza już pewne ryzyko udaru, zawału. Czyli chcę powiedzieć, że z punktu widzenia jasnych, klarownych przesłanek to jest te 5 gramów na dobę, ale jeżeli chcemy coś więcej wiedzieć na temat tego minerału i uświadamiać sobie znaczenie dla zdrowia soli, to warto wiedzieć o tym, że im będziemy spożywali jej mniej, tym zawsze będzie lepiej. Nie opisuje się w zasadzie konsekwencji niskiego spożycia soli. Czyli krótko mówiąc, konsekwencji zdrowotnej niskiego spożycia soli praktycznie nie spotykamy. To może się zdarzyć u ciężko chorych ludzi, z chorobą nerek, niewydolnością krążenia, czasami u starszych osób, gdzie są jakieś bardzo duże niedobory żywieniowe ogólnie. To wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest to niebezpieczne, bo takie drastyczne obniżenie spożycia sodu w diecie, które zdarza się w szczególnych sytuacjach klinicznych, ono też również bardzo jest niebezpieczne. Ta hiponatremia jest niebezpieczna, tylko dotyczy naprawdę szalenie niskiego odsetka populacji i tych osób, które mają poważne choroby. Czyli rozumiem, że w populacji polskiej nie ma problemu niedoboru sodu w diecie, jest problem nadmiaru sodu w diecie, ale odnosząc się do tego bezpiecznego poziomu 5 gramów na dobę, to jest chyba jedna płaska łyżeczka soli, prawda? Tak, jest to ile jedna płaska. Natomiast my mamy problem z tym i wszyscy ludzie mają problem z tym, bo gdybyśmy tak mogli tę sól widzieć, no to można by łatwiej kontrolować spożycie, ale my jej nie widzimy. Ona jest zawarta w serach, w chlebach, w wielu innych produktach i w różnych ilościach. Jesteśmy w restauracji, spożywamy w jednym posiłku, w jednej zupie, możemy spożyć połowę dziennej dawki nawet. W fast foodach 30-40% dziennej dawki po spożyciu jakiegoś takiej przekąski. Czyli jest bardzo trudno kontrolować spożycie soli i utrzymywać je na takim odpowiednim poziomie. Chociaż mamy piękne badania, które mówią, że jeśli trochę się doda edukacji dla ludziom, da się szansę na taką edukację. Ten eksperyment przeprowadzono w Anglii i podzielono konsumentów na dwie grupy. Tą wyedukowaną troszeczkę, która przeszła takie mini warsztaty i ta, która nie miała tej edukacji. I zbadano zawartość soli w koszyku przy opuszczaniu sklepu. I u tych osób wyedukowanych, które miały pojęcie o tym, jakie produkty wybierać, w jakich produktach znajduje się duża ilość soli, to okazało się, że miały 75% mniej soli w koszyku niż te osoby, które nie miały zielonego pojęcia o negatywnym efekcie spożycia soli na zdrowie i nie miały pojęcia, nie potrafiły czytać etykiet. Czyli pokazuje to, że jest to trudne. I jeżeli ktoś nie ma wiedzy odpowiedniej, to sobie nie poradzi. Natomiast jeżeli trochę zapoznamy się z tą wiedzą żywieniową, potrafimy czytać etykiety, to możemy w jakiś sposób zabezpieczyć się przed tym nieszczęściem, jakim są konsekwencje zdrowotne spożycia nadmiernej ilości
soli, czyli edukacja jest tu ważnym zagadnieniem, ale oprócz tego, żeby to zmienić, tą sytuację, żeby spowodować, żeby ludzie spożywali mniej soli, to oczywiście musi być wiele innych działań. Między innymi współpraca z przemysłem jest bardzo ważna. Chodzi tutaj o tak zwaną reformulację produktów, czyli to przemysł już robi częściowo teraz, ale chodzi o to, żeby robił może w większym zakresie. Mianowicie zmniejszać zawartość soli w produktach. To też jest z punktu widzenia technologicznego trudne, bo przemysł, no, sól zabezpiecza wiele parametrów produktu, jego trwałości, smaku. W związku z tym nie jest też łatwo znaleźć pewne przepisy, rozwiązania co do tworzenia tych produktów. Ale to znaczy, że nie jest to niemożliwe i można jeszcze więcej zrobić w tym zakresie na pewno. Czyli przemysł jest ważnym partnerem strategicznym, można powiedzieć, w tej walce o to, żeby zmniejszyło się spożycie soli w Polsce, ale również na świecie, bo to dotyka, ten problem dotyka wielu krajów na świecie. Wszystkich praktycznie. Chciałbym prosić Pana, żeby wskazał Pan takie, czy to grupę produktów, czy wręcz produkty spożywcze, które zawierają najwięcej soli, takie, przy których powinna się nam zapalać lampka czerwona. Na pewno jest wiele fast foodów, które absolutnie zawierają bardzo dużo tej soli, chipsy słone, sery żółte, pieczywo, to jest też, należy do tej grupy produktów. I poza tym to, co chciałbym podkreślić, że w tych produktach jest bardzo duża zawartość soli, ale jeżeli osoby żywią się i korzystają na mieście, korzystają z posiłków przygotowanych w restauracjach, to tutaj też jest to źródło tego nadmiernego spożycia soli, bo my w sposób nieświadomy nie kontrolujemy tego. Spożywamy tą sól, która jest dodawana do tych przygotowywanych produktów w tych miejscach żywienia zbiorowego. Jak się przed tym bronić? W Stanach prowadzone są akcje, które zachęcają konsumentów do tego, żeby zwracały uwagę na to w restauracjach i zamawiały posiłki, które mają, do których nie dosada się, albo ostrzega się, czyli prosi się o, powiedzmy, używanie nawet produktów, które mają małą zawartość soli, ale przede wszystkim o niedosalanie albo zmniejszenie dosalania do tych potraw, które oni spożywają. Czyli tutaj mowa była o tak zwanej soli ukrytej, prawda? Bo, tak. Bo trzeba powiedzieć, że w tych 5 gramach, że te 5 gramów uwzględnia zarówno sól, którą widzimy i sami dodajemy, jak i tą sól ukrytą. Żeby uporządkować tę sprawę, ocenia się, że to różnie w różnych krajach jest. Od 60 do 70% soli spożywamy w produktach. Czyli jeżeli nie będziemy czytali etykiet, nie będziemy na to zwracali uwagi przy właśnie zakupach czy restauracjach, no to jest ta duża ilość. Natomiast 30-40% zależy od nas. Czyli to jest ta przysłowiowa solniczka. Czyli to jest to już gospodarstwo domowe, rodzina, czy jeżeli ktoś żyje samotnie, no to po prostu dosala do produktów tą sól i to jest właśnie te 30-40% spożycia. To jest dość dużo, bo to nawet jeżeli, bo w kontekście spożycia soli musimy powiedzieć jedną ważną rzecz, taką no, trochę zachęcającą i optymistyczną, mianowicie, że każde obniżenie spożycia soli, bo w świetle tego, co powiedziałem, ktoś może powiedzieć, że jest to tak trudne, że no, prawie niemożliwe do zrealizowania. Mnie chodzi o tą poprzeczkę 5 gramów spożycia soli. Każde spożycie, nawet o 1 gram dziennie soli, przekłada się na bardzo istotne korzyści zdrowotne. Czyli trzeba podejmować te próby, trzeba o tym myśleć i robić na tyle, ile jest to możliwe. Czyli na pewno odrzucić tą solniczkę, przekreślić tą solniczkę. To jest pierwsze, najważniejsze działanie, najprostsze, jakie może być. Umówić się z rodziną, czasami z przyjaciółmi, no, po prostu o tym mówić, rozmawiać i po prostu to realizować. Czyli to jest najprostsza zasada. Natomiast to, o czym już wcześniej wspominałem, no, trzeba czytać etykiety, wybierać produkty o niskiej zawartości soli, jak i również w żywieniu zbiorowym na to zwracać uwagę i prosić o to, żeby posiłki nie były dosalane. Ja myślę, panie profesorze, że łatwiej jest konsumentom rzeczywiście kontrolować ten poziom soli
robiąc zakupy, ponieważ na etykiecie jest obowiązek umieszczania informacji o zawartości soli. Ale myślę, że osobom, które gotują w domu, no trudniej jest gotować bez soli, no zwyczajnie dlatego, że domownikom może ta zupa nie smakować. Więc czym sól zastępować, żeby potrawy były smaczne? Ze spożyciem soli jest tak, jak z każdym nawykiem. My nabywamy wiele nawyków w ciągu swojego życia, nowych nawyków. Dysponujemy badaniami, które mówią, że u większości osób, jeżeli te osoby nie dosalają przez miesiąc czasu, to problem w naturalny sposób zanika. Odzwyczajamy się. Nie mamy tej potrzeby i tego dyskomfortu, że nie spożywamy słonych potraw. Ciekawy eksperyment, jeden z angielskich kolegów na konferencji, w której serwowano posiłki, przeprowadził, bo te posiłki były z bardzo dużą zawartością soli i jego to w ogóle raziło, on w ogóle nie mógł tego spożywać. I zapytał wszystkich, kto uważa, że ten posiłek, który przed chwilą zjedliśmy, był za słony. Podniosło rękę tylko tam 5-7% ludzi. Jakie to jest bardzo wszystko względne. Po prostu kwestia jest tego początku, zrozumienia i motywacji, ale ta nadzieja tkwi w tym, że to można pokonać, że po jakimś okresie czasu można pokonać. Ale teraz jest kolejny sposób na to. Zioła, świeże zioła. One mogą poprawiać smak potraw. O tym zapominamy. Możemy się szybko przyzwyczaić do ziół różnych i różnych przypraw naturalnych. I to jest ta kolejna rzecz, która może nam pomóc w zmniejszeniu spożycia soli. To jest udowodnione, że dzieci też mogą wpływać na zmianę nawyków żywieniowych. No tutaj się kłania ta edukacja żywieniowa w szkole, że to też jest bardzo ważne, że każdy filar jest ważny. Edukacja żywieniowa rodziny, edukacja żywieniowa w szkole. Rodzina może dużo zmienić i wpływać na dziecko, że ono będzie na przykład no, w szkole dokonywało właściwych wyborów żywieniowych w sklepiku szkolnym. Natomiast odwrotnie, jeżeli zaczynamy edukację dzieci i młodzieży i ona jest dobrze prowadzona, to jest szansa na to, że nie tylko to dziecko zmienia nawyki żywieniowe, ale również wpływa na zmianę tych nawyków żywieniowych w rodzinie. Jeżeli mimo argumentów o szkodliwości soli ktoś nie będzie w stanie jej odstawić, a na rynku, na półce z solą znajdzie wiele odmian, sól potasowa, himalajska, różowa, morska i tak dalej, to którą z tych soli dostępnych na rynku najlepiej wybierać i dlaczego? Znaczy generalnie każda sól, nie ma takiej soli tak zwanej bezpiecznej, bo problem polega na tym, że jeżeli ona zawiera sód, ta sól, to zawsze jest tym ryzykiem, a sód decyduje o tym słonym smaku. Jest też tak, że nawet jeżeli tak zwanego sodu jest trochę mniej, to wtedy tej soli konsumenci spożywają więcej. Czyli to nie jest jak gdyby taka droga, która może rozwiązać problem. I sól potasowa też nie jest tutaj rozwiązaniem, tak? No, to jest też nie jest to rozwiązanie. No, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.